Tylko zapytałem, powiedziałem, że mam do wywiezienia wersalkę. Czy mogę przywieźć? Tak, proszę przywieźć, tylko musi być kompletna. Nie? No, co to jest? To może mam ją rozebrać do znoszenia i potem tam przed pszokiem złożyć. Absurd. Jeżeli tak będzie, to część osób zamiast wywozić na pszok po prostu, żeby nie narażać się, wyrzuci tam, gdzie będzie mogła. A jeszcze inna rzecz. Są firmy, które mają podpisane umowy z administracjami lokalnymi na wywóz tego, co leży przy kontenerach. A wiadomo, że przy kontenerach leżą różne rzeczy. Leżą elementy lodówek, te, których nikt nie chce skupić, telewizorów. I co te firmy mają z tym zrobić? Gdzie mają to we własnym zakresie zagospodarować? Jedna z osób przywiozła tam dwie przyczepy traktorowe kineskopów. Rozebrane. Same kineskopy, tak? No przecież to takie kineskopy nie mogą powstawać w gospodarstwie domowym. No też nikt z mieszkańców nie ma u siebie w swoim mieszkaniu na przykład 1000 telewizorów, tak? A kineskopów kilkaset w stanie przywieźć. Zdarza się, że osoby, które prowadzą zwłaszcza działalność gospodarczą w budownictwie, firmy budowlane, wykonując różne usługi na terenie innych podmiotów gospodarczych, czy jakieś roboty wykonując, próbują na pszok przywieźć swoje odpady te budowlane, przez co zmniejszyć swoje koszty. To uprawnienie przysługuje mieszkańcom wnoszącym opłaty, a nie firmom prowadzącym działalność gospodarczą. Gmina Wrocław na przykład zorganizowała zbiórkę opon, bo opony również na pszok są w ramach systemu tego nowego, tej opłaty, nad którą dyskutujemy, można je składować. To w gminie akurat Wrocław na poszczególnych dzielnicach wymyślono, że każde gospodarstwo domowe, każdy domek, bo to chodziło o dzielnicę domów jednorodzinnych, może sobie jedną oponę wystawić, czy maksymalnie cztery. Więc z tego dnia, gdy taka zbiórka się odbywała, przejeżdżał przedsiębiorca dużym tirem z oponami, z którymi nie miał co zrobić, i rozdawał talony mieszkańcom i mówi: ja ci zostawię opony albo cztery, ale w zamian za to masz talon i będziesz mógł w tym miejscowym supermarkecie ze zniżką coś kupić, tak? Okazało się to kompletną bzdurą i nieprawdą. Wszyscy zostali wprowadzeni w błąd, bo w supermarkecie o takiej zniżce nikt nie słyszał, a mieszkańcy pod domami mieli niektórzy wielkie opony od farm, tak, od ciągników, tak, w domkach jednorodzinnych. No ale dzięki temu przedsiębiorca się pozbył tego wszystkiego.